Kelnerka nie chciała iść na zaplecze, niestety. Like. Witam, witam. Kogo tu przyniosło? Kim jesteś? Nazywam się Coleman. Czym się zajmujesz? Sprzedaję różne rzeczy. Jeżdżę to tu, to tam. Nie, ustawiłem. Gdzie normalne FPS-y. Ostatnio na bagna, ale to nie twoja sprawa. Tak, tylko pytam. Kupujesz coś? Tak. Fistech. A jak kupić dla strażnika? Więcej niż jedno, czy jedno starczy? Lo, jedno, najwyżej się wrócimy. O! Nice. Kupujesz coś? Słyszałem, że robisz interesy z Talarem. Nawet jeśli, to nie twój zafajdany interes. Co? Może go upijemy? Nie potrzebujesz usług Wiedźmina? Nie, po co? Chociaż, skoro już o tym wspominasz... Tak? Jest pewna sprawa. Nawiedzony dom. To zadanie raczej dla egzorcysty niż Wiedźmina. Duchy? Wątpię. Mnie interesuje efekt. Krzesła mają nie podskakiwać, drzwi nie otwierać się same, rondelki wisieć spokojnie na ścianie. Bestia, zabiłem. Zobaczysz, co się da zrobić? Jasne, zobaczę. To w pierwszym rozdziale było. Nie pożałujesz. Dom znajduje się tuż przy wejściu do kanałów, niedaleko bramy prowadzącej na groble. Szklarz łatwiej by zwalczył przeciągi. Kupujesz coś? Widziałeś kiedyś symbol salamandry? Daj mi spokój, nie chcę z tobą gadać. Ale? Odwal się! Odwal się! Pieprz się. Baranina! Czego chcesz, odmieńcze? Chcę zadać kilka pytań. Chyba nie wiesz, do kogo gadasz, dziwolągu. Wystarczy, że krzyknę, a zanim zdążysz policzyć do trzech, będzie tu tuzin zabijaków, którzy zrobią z twojej dupy wielki kanion. Zanim policzysz do trzech, będziesz trupem. Tak. No proszę, Mariusz. Wilczek warczy. Ciekawe, czy gryźć też potrafi. Przydałby mi się człowiek do mokrej roboty. Gardzę takimi jak ty. Pogarda, Wilczku, to przywilej ludzi światłych i rozumnych. W innych przypadkach jest przejawem zwykłego gówniarstwa i ciemnoty. Głęboko w życiu mam twoją szczeniacką pogardę. A teraz gadaj, czego chcesz. Aha. Przychodzę od Talara. Znalazłem u niego rzeczy kogoś, kogo szukam. Co to ma wspólnego ze mną? To były rzeczy Wiedźmina. Jak je zdobyliście? Znaleźliśmy. Twój koleżka pakował się w niebezpieczne sytuacje. Wdawał się w interesy z ludźmi. Chodzi o Berengara. A potem ślad po nim zaginął. Popytaj ludzi na bagnach. Tam znaleziono te fanty. A, okej. Czyli już wiemy, skąd ma. Czego chcesz, biały wilku? Co słychać? Stare kurwy nie chcą zdychać. Tak. Odwal się. Dobra. A jak się oprze, to pewno po pysku dostanie. Różne widziałem dziwadła, ale takiego cudaka jeszcze tutaj nie było. Nie cierpię deszczu. Zaraz cię zabija. Całe miasto odkryliśmy, tak? Zamtuz. Właśnie, nie byliśmy w burdelu. Kurde, tu chusta była za free. Co jest w dupa?
pusto w tym burdelu jakoś. Dobrze weszliśmy? Czekaj, muszę zobaczyć jeszcze raz. Kryzys? Nie no, dobrze. Ta, dobrze, tylko... Dla niej misję mamy. Miło cię. Szybka partyjka. O, nice! Piękny start. Para to jest. Street mocniejszy jest niż trójka? Nie no, na pewno. Nie wierzę. Szmata, ale fulla miał. 5, 4, 2. O. Ja pierdziel. Nie jest dobrze. Dwie pary i to jakie słabe. Dobra. Ile było w puli? Dwie stówy? 5, 4, 4. Ciekawe czy wejdzie w ogóle. Wejdzie. Para to do ugrania jest easy. Kurde nic! Chyba nawet te same rzeczy wypadły. Ja pierdzielę, lepszą parę miała. Miłość. No nic, siedzimy tutaj dzisiaj pierwszą godzinę Wiedźmina. Fabułka nie ucieknie. Kości się same nie rozrzucą. Sześć dych. Pary to od razu skipujemy. Para to jest największe, znaczy dwie pary największe przekleństwo Wiedźmina. 5, 5, 5. Dobra, dwie pary. A nie, mam dalej. Dupy. Dupy. Ja pierdzielę, full. Nie wierzę. Nie wierzę. Kości z kurtyzaną, no. 6, 5, 4. Te same pary. Jest. Trzy stówy w puli, polica. 5, 4, 3. Oj, luj. Jedynki. Naprawdę słabo, bo on wyrzuci trójkę. Trójek. Czekajcie, czy nam wypadło dosłownie to samo? 5, 4, 2. Nie, nie, nie. Miło. Gwint w trójce. Nie wiem, na czym polega gwint. Zobaczymy, jak wygląda. Ja nie grałem nigdy w trójkę. No mówię, tylko zainstalowałem kiedyś. Żeby zobaczyć, czy w ogóle działa. Podbijam. Co ona ma? O, ja pierdzielę. 5? Kurde, w dupę. Ale szósteczka jest. Czyli jest szansa, że wygramy. Nie no, widzieliście, jak to się przekręciło? Aha, a mi z szóstki na dwójkę, ty szmato. Koniec, po grze jest. Po grze. Raczej jest po grze. Kurde. O, nice, ładnie.
Dobra. 1200 puli. Jak wygramy, jesteśmy na plus 200, 300. Nice. Nie wierzę. Trójka trójek. Proszę, szóstka, błagam. Nie wierzę. Widzieliście to, jakie to jest oszustwo? Nic nie daje dmuchanie, no. Nic nie daje, nic. I zobacz, jak dobrze nam wypadnie, ona pasuje i nic nie wygraliśmy tak naprawdę. I zobacz, znowu spasuje. Ja pierdziele. Ona spasuje od razu. O, nice. Aha, no tak. Ale mała szansa. Boże, nie, wygraliśmy. 1000. Jesteśmy na minus 1000. Jesteśmy na minus 1000. Ja pierdzielę. Oj. Dobra, tak szybko. Dwa, dobra. Znowu ma dwie szóstki. Szlifowane kości. Dwa, dwa? Pięknie, no nie może. No nie może. No nie może. No. Dzięki, Szulper. Co to? Wypary. Nie. Ale tą dmuchała szmata w te kości. No i zostawiam te dwie pary. Teraz trójkę wyrzuć i kończmy to. O, nice. Jesteśmy na plus chyba. Jesteśmy na zero. Na zero. Miło ci. Na zero jesteśmy. Teraz dopiero gramy o to, żeby być na plus. Oj. Ja pie. Daj spokój. Już jest po grze. Myślałem, że w 3 streamy przejdzie Wiedźmina 1. No, widzowie zapowiadali co najmniej na 10 streamów. Z kośćmi 20. Ładnie. Full, ładny, ładny ten. Pary. Dzięki Regal za 61 lat. Witam konesera hazardu. A dobra. Mieliśmy lepszego fula. Witam, witam, dziękuję za 61 lat. 654? Nie. Gorsze pary na lepsze pary. Dedek się szykuje, tak? Oczywiście. Czteryka starcie do końca gry, podejrzewam, zostanie jeszcze 1500. Posłuchaj! A wkładał ci stary w dupę konewkę? Szczerze? I do tego lał wody wrzątek?
5000 kosztuje zbroja, a ty piszesz, że 4K mi starczy do końca gry. Ty grałeś kiedyś tą grę? Pieprzony wymoczku? Daj mi grać. Miło cię. Drugi rozdział, zbroja kosztuje 5000. Jak mi ma starczyć 4 do końca gry? Oczywiście przepraszam cię za wyzwisko. Każdy jest równy, a ja jestem uzależniony, ale każdej chwili mogę przestać, bo nie jestem uzależniony. A, on ma trójkę. Ona. Sześć, sześć. Czemu dwie pary ciągle wypadają, a trójka nigdy? Znaczy jej ciągle wypada trójka. Kompilacja grania w kość. Eurosport z Wiedźmina. Eurosport z Wiedźmin. Sześć, sześć. Aj. Nie jestem uzależniony. Nie jestem uzależniony. Dosłownie mogę za chwilę przestać grać. Jak wygram? Trzy razy zabrało. Nie może zabrać czwarty. No. Ile na plus? Z 5 dych. Warto było grać. Ja pierdzielę, jaki skam. Naprawdę jest to chore. Misję chyba powykonujemy, bo już całą lokację zwiedziliśmy, tak myślę. Tak? Bo jeszcze do Siegfrieda chciałem wejść. To nie jest tu. Gdzie to jest? Tu. O kurde. Patrz jaki biznes, wynoszę z ich chaty, nie? Z ich domu to wyniosłem. O co? Można. Przyjaciel. Właśnie zarobiłem więcej niż na kościach. Pieprzę w dupę te kości. Jestem uzależniony. Ja jestem uzależniony chyba, widzowie, odkryłem coś. Słuchajcie, my tego nie czytaliśmy. Dobra, jakaś książeczka. O kurde, upiory, południce i północnice. Bierzemy. Alkohol. Czekajcie, co to? Gęsi smalczyk. Dobra, tyle. Nie ma Siegfrieda, więc idziemy. To jest pasja. No tak, tak. To mam na myśli. Dobra, to szybko pójdziemy do antykwariusza. Nie było tam? Tu jest. Sprzedamy mu i możemy iść misję zrobić pierwszą. A, do szpitala pójdziemy. Tam nas nie było, a tam jest ogrodnik, do którego mieliśmy zagadać. Ważny quest. Zmoczy sąsiadom pranie. Przynosisz za sobą kłopoty? Podejdź no bliżej, bo niedowidzę. Ona się cieszyła, że zmoczy... Że smoczy sąsiadom pranie? O co? Widzowie, jest jakiś item, co zwiększa EQ, czy takie jest całą grę? I pytanie, czy w innych wieśkach też jest ograniczone EQ? Bo mnie to wnerwia. Coś mnie zeżre,
szczęście, niż zarazę wyleczą. Kupi ode mnie wodę? O co? Nie mam gdzie wody sprzedać, chyba ją wyrzucę na ziemię. Dobra. Kwestik widzowie. A nie, czekajcie, zaznaczmy questa z tą. To jest od kupca quest. A luj, zróbmy go. A czekajcie, miałem nie wychodzić, tak? Ktoś pisał, że coś tam se popsuje, jak wyjdę. Dobra, może zostawię. O! To zrobię. Nie wiem, czy to prawda. Czy se coś popsuje? Jest ogrodnik. To trupy? Barabaszu! Chodź tu. Zobacz, jak pięknie rosną. Dobra, widzowie. Dajcie mi chwilę. Jedna gra. Jedna gra. Nice. Ale pięknie dało, 2x3. Ja pierdzielę, nie wierzę. W końcu oddaję. W końcu odpuści. No, stówka szybko. Zobacz, jak pięknie rosną. Prześlicznie. Bardziej jednak interesują mnie miecze. Srebrne. Ech, wiedziałem, że ktoś z was się kiedyś tym zainteresuje. Przegrałeś go w kości, prawda? Byłem pewien, że wygram, absolutnie. O, ja też. Uważaj na tego szulera, jest bardzo dobry. Do rzeczy. Skąd miałeś miecz? 5 lat temu, niedaleko stąd, pod miastem Brenna, doszło do wielkiej bitwy. Krótko mówiąc, nasi dali Nilfgaardczykom popalić. Dzięki temu nie jesteśmy jeszcze prowincją cesarstwa. Czyli zdobyłeś ten miecz podczas bitwy? Tak. Miał go przy sobie Wiedźmin Coen. Poznałem go na wojnie. Chłop na schwał. Rębajło jakich mało. Tylko jakiś taki małomówny. Jak większość z nas. Obiecałem przekazać miecz innemu napotkanemu Wiedźminowi. Bełkotał coś o zębach, przeznaczeniu. Jedyny, którego znam, co śmiał się z własnej śmierci. I przegrałeś go w karty. Przez 5 lat trzymałem go w ukryciu. Parszywcu pieprzony. Straciłem już nadzieję, że spotkam któregoś z was. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, Coena widziała też panienka Shani. Ta sama, co teraz w szpitalu urzęduje. Dziękuję za pomoc. Powodzenia na szlaku. No kurde. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Wyglądasz mi na wojownika. Nie zabiłbyś dla mnie kilku echinopsów? Zrobię to z chęcią. Na dowód przynieś mi kłącza echinopsów. Spokojnie, dziadzia. Zobacz. Opowiedz mi jakąś ciekawą, tajemniczą historię. Chętnie, ale bardzo zgłodniałem. Przynieś mi coś do jedzenia, to pogadamy. Pyszne. Ciekawe, jak człowiek może zgłodnieć przy pracy. Dziękuję, Wiedźminie. Róża. Miałeś mi coś opowiedzieć. Podczas wojny służyłem jako najemnik pod rozkazami samej słodkiej trzpiotki. Musiałeś słyszeć. Co to była za wojowniczka? Co za baba? Kobieta z charakterem, rozumiem. Żebyś wiedział. Każdemu dawaliśmy radę.
Zjeździłem pół świata z kompanią najemniczą słodkiej trzpiotki. Byliśmy nawet w Zerikanii. To rzeczywiście szmat drogi. Dzięki, Kiranek. To było piekło. Za 18 lat. Gorąco jak w piecu i mokro jak w łaźni. Masakrowaliśmy tubylców, a nas masakrowała sama Zerikania. Wiesz, żyją tam takie muchy, które w nocy włażą ci do nosa i składają jajeczka w zatokach. Ja. Później larwy wyżerają ci mózg i wyłażą oczami jako dojrzałe muchy. Coś strasznego. Wielu naszych umarło w ten sposób. Poza tym były choroby, jadowite pająki, węże i wiele innych okropieństw, których nie potrafię nawet nazwać. Widziałem nawet konia w paski. W każdym razie, po prawie 8 miesiącach walki z dżunglą, musieliśmy się wycofać. Nie da się wygrać wojny, jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć przeciwnika. To jedyna klęska na koncie słodkiej trzpiotki. Dzięki za ciekawą historię. Zobacz, jak pięknie rosną. Nie boisz się zarazy? Mój ogród cieszy ludzi, którym nie zostało już wiele czasu. Jeśli Melitele zadecyduje, że nastał mój czas, odejdę stąd z radością. Bywaj. Czekajcie, te róże, luj, jak będą w questie, to weźmiemy. Dobra, spoko, dziadzio. To do Szani. A, zaznaczone mam z bomby. Co? Szpital Lebiody. Tu trafiają ofiary plagi Katriony. Jeszcze 2 etapy do końca. Stara zima i piekło. Mi się chce. Psia krew, ale jestem mroczny. Przejścia nie ma. Chcę wejść do szpitala. W szpitalu są chorzy na zarazę. Nie będziesz mi tu choroby roznosił. Bogowie zesłali karę na podgrodzie. Popłynęła krew. Co? Pokażę mu, to jest pierścień tego wiecznego ognia. To ma znaczenie? Marnujesz mój czas. Nie ma. Przejście chcę we szpital. Dobra, na razie nie muszę chyba tam wchodzić. Jak będę miał jakiegoś questa, jeżeli będzie, to wejdziemy. Spać mi się chce. Morka, to ty? Podejdź do mnie. Ponoć zemsty dokonała upiorna bestia. A może... Szani w domu? Czy na zewnątrz? Bogowie, dodajcie cierpliwość. Ja miałem wieczorem do niej iść. Chyba, że jest wieczór. Nie, 13:30 jest. No, w szpitalu ona jest, bo tam pracuje, ale... Ja chyba pójdę spać do wieczora. To przy okazji zrobimy questa i na psy. I na tego. Questa zrobimy na psy. Witam, Black Blue. I do Szani pójdziemy, bo mieliśmy iść wieczorem. Czekajcie, gdzie to było? Co to jest? To jest quest? A gdzie twoja żona? Nie ma. Tu. No idę do nocy spać. Rzeczywiście bezdomny żyje. Widz gadał, że on wstał wczoraj, jak dostał gonga. Witam, witam, Black Blue. Jak tam? Nie wiem, czy levela nie mamy, ale chyba nie. Słucham cię. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, bardzo. Więc się chcę kurwa wzbogacić. To z mroku.
Rzepa dał na Golibordę 5 złotych. Umyłeś dzisiaj jaja? Dziękuję bardzo. Właśnie po pracy burgerka jesz? Smacznego, Black Blue. Czy to coś było? Nie. Dobra, idziemy do Shani. Aha, i musimy pieski niestety zabić. 6 psów. Ludzie to dziwne istoty. Nie wiem, czy za wcześnie, ale gadała, że przyjść po zachodzie. No jest, powiedzmy, zachód. 19. Nie, no powinna być u siebie, nie? Chyba, że ona jeszcze robi. Oglądałeś awanturę Black Blue? Niezły pech był, co? 400 gram mięsa burger? Ja pierdzielę w dupę. Sporo. Sporo w tupę. Spory burger fest. Geralt, trafiłeś do mnie w końcu. No i byś troluje. Ale jak udało ci się ominąć tę starą jędzę? Mówisz o tej miłej, starszej pani z parteru? Nie zgrywaj się. Ta stara żyć mi nie daje. Dziewczyna w twoim powinna dawno cerować skarpety. Co? Wredna jędza już dawno powinna wyciągnąć kopyta. Starzy ludzie już tacy są. Dobra, jestem stary, więc muszę powiedzieć, że tacy starzy są. Starzy ludzie już tacy są. To prawda, przynajmniej czynsz malutki. Ale lekarzom jak zwykle płacą w Temerii tyle, że większość już wybyła za granicę. Ty zostałaś. Czyli to Polska. Ktoś musiał. Temeria to Polska oficjalnie. Tak. Witaj, Shani. Chciałam chwilę porozmawiać. Jasne. O co chodzi? Czasem śni mi się bitwa pod Brenną. W różnych wariantach, jak to w snach. Cała ta masakra, nasz namiot, krew, krzyki. Mhm. I wiesz, co jest najgorsze? Budzę się wypoczęta i zupełnie się tym nie przejmuję. Chyba przywykłam do cierpienia. Mam wrażenie, że coś we mnie pękło. Rozumiesz? Odwalił. Rozumiem. Dzięki, Geralt. Dobrze jest podzielić się myślami z drugim człowiekiem. Nie ma sprawy. Polityka będzie. Ej, już? Tak? Witaj, Shani. Chciałam chwilę po... Cześć, co? Czasem śni mi... Rozumiem. Dzięki. Nie ma... To niezły dialog. Tak? Mam sprawę. Tak? Podobno widziałaś Coena. Tak, to prawda. Skąd wiesz? Znalazłem jego miecz. Wiem tylko, że zginął podczas bitwy pod Brenną. Na moim stole operacyjnym. Leczyłaś pod Brenną? Tak, leczyłam. U boku chirurga Rastiego. Najlepszego lekarza, jakiego znałam. Znałaś? Zginął podczas plagi Katriony w Mariborze. Był niziołkiem, ale operował jak mało kto. Przy nim wszystko wydawało się proste. Z szyi czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym. Na pewno będzie dobrze. Nie zrozumiesz. Przykro mi, Shani. Nie znałem go. Wiesz coś o tym mieczu? Nie. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś, idź do krasnoluda Zoltana Chivaya. Oho. Nikt nie zna się na broni tak jak on. Oho. Tak? Ty, no to tyle? Witaj, Shani. Chciałam chwilę... Przepraszam, ale... Tupa. Skam. Gdzie karta? Dobre pytanie. Kurde, ludzie nie śpią. Strach zabijać psy przy ludziach, w sensie... Psa bym nie skrzywdził, wie, widzowie, ale elfa bym potraktował czymś konkretnym.
Wychędożył? Już dymałem elfkę, mam kartę. Chyba to elfka była. Widać Zoltana? Nie widać. A, bo źle idę, on tu będzie. Tu. Tu i tu. Gdzie, w karczmie? Pochędożyłbym. Masz może jakiś towar? Cicho. Pogrzało cię? Pytasz o to w takim miejscu. Ciśnie mnie, sam rozumiesz. Popytaj w misiu kudłaczu. Tam zawsze jest ktoś, kto ma proch do sprzedania. Popytam. Jest Zoltan. Wal śmiało. Co tu się dzieje? Powiedziałbyś mi coś o moim srebrnym mieczu? A co ja mogę na ten temat wiedzieć? Jestem tylko zwykłym krasnoludem. Nie udawaj. Shani powiedziała, że znasz się na broni jak mało kto. No dobrze, co właśnie miałem Kolmana upić, no. Klinga pokryta srebrem. Rdzeń niewątpliwie żelazny. Głownia przystosowana do dwuręcznej walki. Przyzwoita robota, choć daleko mu do doskonałości. Na runach się ni cholery nie znam. Dzięki. Nie ma sprawy. Co? Bywaj. O, mi powiedział. To jest wykonany quest? Nie. Może drugiego krasnoluda zapytam. Tylko nie widzę. Dajcie mi się w końcu wyspać. No czego śpisz się, ludzie biją obok ciebie. Pieprzony w dupę. Kupuję. Nie wiem, czy on tyle alkoholu. Kapnął się za wodę. Ja pierdzielę. Niedobrze. Średniej moc. Walimy go. Ja pierdzielę dalej. Dobra, udało się. Wypiłeś już dosyć. Ej, co? Po co ja go upiłem? Wypiłeś już dosyć. Aha. Może jak wytrzeźwieje, gadaj z nim? Wypiłeś. No gadam, co ty nie widzisz? Wypiłeś. Dobra. Może jakby trzeźwieje, to mi coś powie ciekawego. Prześpijmy się, a nie, jest... Dobra, godzinkę to może zejdzie. Siema. Chcę od... Tak. A dobra, dwie, to może ludzie się pochowają do mieszkań. Sześć psów mamy do dojechania. Oj, pogadamy z nim od razu. Bywaj. XD. Kupujesz co? Czym handl? Biały proszek. Mogłem się tego dom... Dla znajomych to było. Mam też inne rzeczy, ale nie jesteś znajomym. Nie jestem. Kupujesz coś?
Ej, no nie jestem znajomy. Pieprzeńcu. Ludzi nie będę zabijał. Mogę wyjąć miecz i niestety, ale zaatakować psa? Kurde, ja psów nie widzę nigdzie. Głodny jestem. Chyba za rogiem coś się poruszyło. Bogowie, to pewnie... Co jest? Ej, dymy! Spływaj, koleś. Zostaw tę panią w spokoju. To nie jest żadna pani, tylko kurwa. Kurwy żałujesz? Zanim odejdziesz, przeproś za swe fatalne maniery. Coś ci się we łbie poprzewracało, dziaduchem do żony. Won! Dziadu! A jak już przeprosisz, zgłoś się do kapitana Vincenta i wyznaj mu, że jesteś przestępcą i podłą gnidą. Wyjmij mieczyk, przybłędo. Nie zabijam bezbronnych. Zmarnowałeś swoją szansę. Na niego! Gdzie? Co masz do powiedzenia o tym? Nic? Kurde, stuwa w dupa. Przejść chcę w szpital. Ty i nic nie powie o tym? To się pieprz. Nie wiem gdzie poszła. Ona więc. Ja muszę psy znaleźć. Jest! Niestety, widzowie, niestety. Kurde, aż się drzwi otworzyły. Psie sadło to jest to. Jeden, dopiero jeszcze pięć. To jest straszne. To jest straszne. Ale spell? Witam, Soleko 7. Fleder. Co to w dupę jest Fleder? Co to w dupę jest? Tu jest potwór! Batman? Czekaj, to jest potwór! Właśnie, weźmy srebrny miecz. Więcej go bija? Nie wiem ile biłem stalowym. Nie było chyba zlecenia na fledery. Tylko na coś tam. Na episkopat. Czy jakoś tak. Dobra, szukamy psów dalej. Tu byliśmy. Słychać jak wyją. Pies.
niestety. To dopiero dwa. O, Zygfryd, ale to pod. Bo jeszcze questa nam da, a ja robię tego. Och, jak boli. Oj, jak boli. Zaschło mi w gardle. Gdzie te psy? O kurde, ty! Kolejna kurtyzana do uratowania. O pies. Kto wymyślił takiego questa, żeby psy zabijać w tym CD projekcie, sadyści. Ja jeszcze to wykonuję. Cztery. Poszedł. Mam tu sprawę do załatwienia. Spieprzaj albo zatłuchaj dziabca. Spróbuj szczęścia. Nie marnuj. Nie, ten grupowy. Stuna mi dał, ale chyba ma zawał. Nice. Kurde, no podnieś to. To nie wejdzie tu? Luj. Nie mam pojęcia. Czekajcie, tych sadeł psowatych to mamy cztery. No, jeszcze dwa niestety. Black Blue, dokładnie, dobrze mówisz. Ja nie wiem, co się tu dzieje. Dwa obok siebie, Boże. Jeden musi patrzeć na to, a teraz sam umrzeć. No niestety. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!